Welcome back to The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine. As I promised in the previous video, I will just play Gwent with the innkeeper, and while we are playing Gwent. Normalnie zachęcałbym do skosztowania naszej słynnej zupy rybaka, ale niestety akurat skończyły się raki. Zawsze można je zastąpić jakąś rybą, choćby okoniem. Raka zastąpić rybą, błagam. Co dalej? Wino wymienisz na ocet? Sympatyczni z was ludzie, Nordlingowie, ale na kuchni to się w ogóle nie znacie. Maybe ask for any rumors? Słyszałeś jakieś plotki? O czym mówią rybacy? Że jakiś Nordling chce zastępować raka okoniem. Pytam zupełnie poważnie. I do tego bez wyczucia. Ja swoich klientów nie podsłuchuję. A już na pewno nie powtarzam tego, co usłyszałem. Okay, so nothing. So let's play Gwent. Let's hope that I will win. Skoro nie będzie mi dane zjeść waszej słynnej zupy rybaka, I have complete set może of zagramy cards. W Gwinta. Anyway, I think my set is ready. Let's start. So, what I noticed with my Elgato capture, there is one bug with this with the application, I think, because whenever I record a video, even then copy it, save and run the software again. Shit, it wasn't a good idea. And I run the software again. Okay, a cow card. The video stutters, and in order to have the recording correct, like smooth, silky smooth and everything, I have to completely power down Elgato and plug it back again through USB. So the video works correctly, records correctly, and so on and so on. I was quite surprised to see. Should you try to force him? Play his hand a bit better. Maybe go for trees. So that was the reason why in previous video I had to re-record the later section of the game, because something went wrong. And I didn't notice it in during the first time. And when I recorded the second part of the video, because I had to have a break, something was the video was stuttering and everything. Let's just burn it down. And then all the rest. You will lose a lot of units. Dude, I still have 10 cards and you have 3 in the first round. So I have 7. Let's go for 8. Let's go for 8. And I can still double it. Or I will not have to. That's alright. I should still win because I have 9 cards and he has 3. So that's what the cow does. I think this was a joke with the place where the people grinded the cow hides. So I should start. Maybe let's go for high cards already.
he won't be able to... Shit. So it's 34, but I should still be ahead. What the hell happened? What did the... Shuffles all cards from each player's graveyard back into their decks. Oh, you motherfucker. But you have just one card. What are you going to pick up? Nothing. So I am still ahead by 1 point. I won! So I tested the recording before this video. I mean, I was looking. Okay. New item received. Never fear, Skellig's here. Okay, so new set of cards. So I hope that I won't have to re-record this video as well. So let's check quests and wonder what could we do. No, why did I... No. Witcher contracts. 67, I have 70. So maybe go for a contract. This is the escort. Yep, let's go for it. And I still have to travel a bit on Roach because I don't have many signposts unlocked around here, so we will be able to marvel at the world of Tucson. Or I will have to marvel, because I will cut out all the boring travels. Maybe let's check these smaller areas as well. Maybe there will be a quest. Just not sure. No. So let's meet at the destination. Ooh. What's up? Treasure hunt? Wołaliście mnie, tak mi się zdaje. A tak, mości Wiedźminie, bo my tu problem z pająkami mamy. To wezwijcie babę z miotłą, a nie Wiedźmina. Nie rozumiecie, one są wielkie jak pies albo świnia, czarne i włochate i pajęczyną plują. A widzicie, w takim razie to nie pająki. Tylko arachnomorfy. Zwał jak zwał! Wielkie paskudztwo i już! To jak będzie? Utłuczecie te dranie? Te pieczary by się w sam raz na składowanie beczek nadały. Let's talk about the pay. Najpierw pogadajmy o mojej zapłacie. More haggling. Let's go for the middle. Już prawie się dogadaliśmy. Okay, so that's good, that's good. That's good, good, good. No, no, już no. Prawie się dogadaliśmy. No, no, not już yet. Prawie się dogadaliśmy. No, no, it's just 20 już crowns more. Don't be a... Wiedziałem, że się dogadamy. Arachnomorfy szybko się rozmnażają. Lepiej zająć się problemem w zarodku. Możesz na mnie liczyć. Mameczki ciężkie. Nie quest. Witness. Witness, sorry. Witness contract. So, let's save game and check out this contract. Only have to
Panie hrabio, nalegam, z nami będzie hrabia bezpieczniejszy. No. So, since it's Arkham Works, we could just go for the insectoid oil. Do I have the catacan and both the decoctions active? I have. So since both are, it would be also nice information in the inventory. I can see the vitality and the toxicity, but there could be a nice option to see active potions, you know? Because right now I don't know if they are just depleted or active as well. So we could just go for cat for now. And then maybe during the fight go for the Tawny Owl, Maribor Forest, and why didn't you? Okay, narrow. Let's just spin. It's not. I don't like fighting the narrow corridors. Okay, they are done. Lesser green mutagen. Lesser blue. Maybe that's just safe game, to be sure. Because I know that Death March can pretty much fuck you up in a few seconds with like 3 hits. And since they are close to my level, it's not a good idea to just go for it. But I should look out. Shit. And since there are more of them, I should apply the Maribor Forest and Tawny Owl. To have, oh god, I love this new music. You see? Oh shit, a big one. Shit. No. One by four? Oh shit, I am fucked. Instant kill, great. Instant kill, save me. Yep, that's great. Finish it off. Yep, that's great. Now another one. And just no. So that's all of them. Let's just check out if there is anything to pick up besides
Is it? Ah! Just some alchemy items. Food. To some ducal guard captains. Gauntlets. And I think that should be everything. I think so. So let's pick up our rewards, which is not that high, considering I already finished the game twice. I don't know if I need any ingredients. Cookies. What? Let's get rid of the potions. Przynosicie jakieś wieści? Już po sprawie. Byłem tam w środku i zrobiłem porządek. Bogom niech będą dzięki. No i wam też oczywiście. 80 experience points. Powiedz, jak długo zajmujesz się winami? A niezbyt, szczerze mówiąc. Uczyłem się na alchemika, ale jakoś nie szło. To zostałem winiarzem. Poza tym to znacznie przyjemniejsze. Zawsze można się napić w pracy. Rzeczywiście, na trzeźwo ten świat bywa nie do zniesienia. Let's see what do we have. Kupić. Maybe some Gwent cards? A może też coś sprzedać. Okay, some formulas? What? Lesser transmutator, red to blue. Okay, so I have 124 grand, so I think I could just buy all of them. Okay, it took a while. So it will take a while because there are quite a lot of new. Pora wracać na szlak. Bywaj. So let's just go for the contract again because this was the initial quest which I wanted to do. Witcher contracts, big game hunter, and. Here is our guy. Let's just save. And let's talk about the contract. Doprawdy wzrusza mnie wasza troska, ale na ten dzień czekałem od dawna. Pozwólcie, że przeżyję go tak, jak sobie zaplanowałem. O, zdaje się, że jest już mój przewodnik. Uszanowanie. A, witaj! Witaj, biały wilku. Widziałeś ogłoszenie, prawda? A co ja plotę? Skoro tu jesteś, to na pewno widziałeś. Pozwól, że się przedstawię. Hrabia Beledal. Jestem wielbicielem twoich dokonań. Miło mi. Wiedźmini nieczęsto to słyszą. Ależ panie hrabiu, chce pan iść tylko z Wiedźminem? Ja rozumiem, że to chłop nas chwał, ale cała ta wyprawa to zbędne ryzyko, a decyzja, żeby nas ze sobą nie zabrać, to już z całym szacunkiem jest absurd. Nie przesadzaj, Wilmarze, może nie umrę, jeśli przez pół dnia nie będzie koło mnie kogoś, kto będzie mi podcierać tyłek. Wybacz te lamenty moich strażników, Wiedźminie. Pozwól, że przejdę do rzeczy. Jak zapewne wiesz już z ogłoszenia,
mam dla ciebie dość nietypową propozycję. Widzisz, Wiedźminie, jestem wielkim miłośnikiem dzikiej przyrody, a w Toussaint żyje kilka gatunków niespotykanych nigdzie indziej. Chciałbym, żebyś towarzyszył mi w wyprawie, która je uwieczni. A, i oczywiście, żebyś mnie bronił, gdyby coś poszło nie tak. Bo moi dzielni obrońcy doniosą żonie, że o siebie nie dbam, jeśli choćby się zadrapię. A wtedy sam rozumiesz, marny mój los. Hrabia Beledal? Ten słynny hodowca drobiu? Nie. Ten słynny hodowca drobiu to był mój dziadek. Ja zajmuję się winami. Sprowadzam najlepsze gatunki z tutejszych winnic do rodzimego Kowiru. Dlatego od czasu do czasu odwiedzam Beauclair. No a wtedy... powiedzmy, że lubię poobcować z dziką przyrodą. I do tego potrzebny ci wiedźmin? Mógłbyś wziąć swoich strażników. Taniej by wyszło. No, pewnie bym mógł, ale im też należy się chwila wytchnienia. Prawda, panowie? A poza tym nie da się ukryć. Jestem bogaty, a kto bogatemu zabroni? Czyli cała ta wyprawa to po prostu kaprys bogacza. Jest jeszcze Clarissa. Wilmarze, proszę. Przepraszam, kto? No, to moja córka. Przywożę jej z podróży różne pamiątki, to taka tradycja. Zawsze z niecierpliwością na nie czeka. No, ale przecież nie przyszliśmy tu rozmawiać o mojej rodzinie, tylko o wyprawie, prawda? Zanim się zgodzę, chciałbym poznać kilka szczegółów. Dokąd idziemy? Co dokładnie miałbym robić? Z grubsza podziwiać tutejszą faunę i florę. A mnie może przy okazji uda się coś uwiecznić. Uwiecznić? No, widzisz, mam tu taki przyrząd parestisomach, który jest w stanie uchwycić obraz. Zaraz. Co takiego? To taki jakby przenośny megaskop. Chwyta zdarzenia i zmienia je w iluzję, na podstawie której maluje później obrazy. Czyli chcesz, żebym z tobą poszedł, oglądał zwierzęta i kwiatki i... Tak. Mniej więcej do tego się to sprowadza. Tyle, że wcześniej musisz ustalić, gdzie dokładnie są stworzenia, które chcę uchwycić. No, bo ja niestety wiem tylko w przybliżeniu, gdzie mogą znajdować się ich siedliska. No, a gdyby coś poszło nie tak, to będziemy mieć w zanadrzu twój miecz. To jak? Zgadzasz się? That's haggle. To dość nietypowe zlecenie. Tak. Zdaję sobie sprawę. Dlatego honorarium będzie odpowiednio wysokie. Więc rozumiem, że się nie obrazisz, jeśli poproszę, żebyśmy najpierw ustalili jego wysokość. Ależ skąd? Proszę, powiedz, ile sobie życzysz? This sounds interesting. I usually try to be safe and in the middle. Let's go down a bit. Świetnie. Oh shit. So I could go all the way because he's rich and I did not read him well. To nie wygląda na trudne zadanie. Chętnie zrobię dla odmiany coś przyjemnego. Świetnie. W takim razie proszę, weź tę mapę. Przed przyjazdem wysłałem prośbę do kilku tutejszych myśliwych, żeby zlokalizowali siedliska interesujących mnie gatunków. Zaznaczyli je na mapie. Dobra robota. To powinno trochę skrócić czas tropienia. Ruszamy? Tak, chodźmy. Będę miał teraz idealne światło. Holy shit. Check out Milan's map to find. Let's read the map. O, wróciłeś. To wspaniale. Poczekajmy do rana na lepsze światło i... możemy ruszyć. Oh shit. Okay, so meditation till the morning, 7 a.m., 8 a.m.
Can we continue? Skoro ja mam mapę, to pozwól, że poprowadzę. Nie wolałeś wyruszyć na tę wyprawę ze swoją świtą? Ach, takie wyrwanie się spod skrzydeł ochrony. Are you coming? To dla mnie jak wybawienie, wiesz. Zależy mi na podziwianiu zwierząt i uwieczniami, a nie zabijaniu ich. A co jeśli zaatakują? No to wówczas nie będzie wyjścia. Ostatecznie nie chcemy stać się jadem, prawda? Ale dopóki są spokojne, my też ich nie prowokujmy. Zależy mi na tym. Okay, he teleports us. Nice. So it's 90 steps away. Okay, so since we have to... Ooh, a bear. Near the panther's lair. Okay, so let's save first, because something probably will go wrong. Według twojej mapy, pantery powinny być gdzieś niedaleko. Trzymaj się blisko. Coś mi oczy szeroko otwarte. No, ale brzmiało mi to bardziej na niedźwiedzia. O, akurat na spotkanie z niedźwiedziem. Nie mam najmniejszej ochoty. Zabierajmy się z tym. Słyszysz? To pantery. Doskonały dzień na uchwycanie. A bear is going to attack. Into his ass, into his ass. Okay, the bear is done. I was not expecting the bear to attack. We tried to keep our distance. But the panthers are here? Yep. Bo inaczej się na nas rzuci. Axe is a good idea. Świetnie. Będę miał piękne ujęcie, jak ją uwalniasz. Calm down. A mawiają, że wiedźmini są bez serca. Ten obraz zada temu... Bares Tisomach zdenerwował zwierzęta. Lepiej się stąd wynośmy. Nienawidzę kłusownictwa. Cieszę się, że podzielasz moją miłość do zwierząt. Jak na człowieka z miasta, masz bardzo szerokie zainteresowania. Ach, prawda. Rzeczywiście jest ich sporo. Wina, przyroda, malarstwo. Wyobrażam sobie, że wiedźmińskie życie jest z całym szacunkiem. Trochę bardziej monotonne. Prawda, ale nigdy nudne. Ja tam nie wyobrażam sobie, żebym miał w kółko zadawać się z tymi samymi istotami. Masz żonę? I don't like this sound. Cii, słyszysz je? Te skolope... Skolopendromorfy. Drążą tunele pod ziemią. Towarzyszy temu zawsze charakterystyczny dźwięk. Oni mnie wytropimy. Show yourself. Dźwięk jest bardzo wyraźny.
Musimy być blisko gniazda. Holy shit. Jesteśmy. Stąd raczej nie uda mi się złapać dobrego ujęcia. Poczekaj. Znajdziemy ci bezpieczne miejsce. Ostrożnie stawiaj stopy. Skolopendromorfy są bardzo wrażliwe na dźwięki i drgania. Łatwo je obudzić i rozdrażnić. Może tutaj? Nie wiem. Nie jest trochę za blisko? Racja. Spróbujmy znaleźć inne miejsce. Where's? Tu powinno być bezpiecznie. No, tyle, że pod tym kątem nic nie widać. Shit. Dobra. To szukamy dalej. You are quite picky. This should be a good place for you. Może tu. Odpowiednia odległość i światło chyba też dobre. Tak, tak. Tu będzie idealnie. Wait for the count. Let's just use the oils. So we will make the fight a bit easier. I think this was the insectoid oil. Wywabisz je. Chwila. Zastanawiam się czym. Destroy the nest flash. Wprowadzić ziemię w wibrację. Spróbuję rzucić petardą albo znakiem. A ty uważaj i nie podchodź bliżej. How many of them will appear? Shit. Mam cię. Holy shit. Zostawmy je już spokojnie. Shouldn't we kill them? Oh, I think they will. Holy shit. So I think I... Oh. No, doesn't work this way. Okay, so let's just leave them for now. Probably I will fight more of them. Dziękuję, to było naprawdę wspaniałe. Możemy ruszać dalej. Shit. Where do you want to go? No, to było naprawdę ekscytujące. Dziękuję. Mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Chciałbym zobaczyć tutejsze pawie podczas rytuałów godowych. Ponoć statko żyje niedaleko stąd. Możemy tam pójść, ale o podglądaniu godów zapomnij. Skończyły się miesiąc temu. O, to fatalnie, bo liczyłem na uwiecznienie ich ogonów w pełnej krasie. A może gdybyśmy jakieś spotkali, myślisz, że byłbyś w stanie skłonić je do zaprezentowania swoich wachlarzy? Co masz na myśli? Ja ogona nie mam i na pewno go sobie nie dorobię. Myślałem raczej o tej waszej wiedźmińskiej magii. Ponoć potraficie wpływać na różne istoty. A, tak. Mogę spróbować, ale nic nie obiecuję. Świetnie, to mi wystarczy. Nie wiem dokładnie, gdzie jest stado, ale zaprzyjaźniony myśliwy wskazał mi kilka prawdopodobnych miejsc. Zaznaczę ci je. No dobrze, to poszukajmy tych pawi. Tak się zastanawiam. Dlaczego pawie? Moja córka bardzo je lubi. Chciałbym jej zrobić przyjemność. It doesn't feel right for some reason. Jesteśmy blisko. Miej oczy szeroko otwarte. I hear one.
Should we just try to? Pióro z tylnej części kupra powleczone łojem. Paw niedawno je zgubił, a łój cuchnie w charakterystyczny sposób. Powinniśmy łatwo wytropić stado. Miło oglądać wiedźmina w akcji. Słyszysz? Nawołują się. Fantastycznie. Znaczy, że jesteśmy blisko. It doesn't look right. Or? O, jakie piękne. Gdyby jeszcze tylko rozłożyły ogony. Spróbuję to załatwić. Jestem gotów! Możesz użyć swojej magii! Don't you see it? You need more? Oh, three. Okay. O! To będzie dzieło sztuki! Uśmiech, proszę! Zaraza. Uważaj! Skolopendromorfy! Skąd się tu wzięły? Musiały za nami przypełznąć! Odsuń się! Shit. Good luck, mu. How should I kill them? Holy shit. Like this? Okay, so when they curl down... Już po wszystkim. O, było gorąco. Chyba mam dość wrażeń na dziś. Holy shit. So now we have more information about how to fight with the giant centipedes. No, to była wspaniała przygoda. Masz już wszystko, czego chciałeś? Tak. W takim razie wracajmy do obozu. Zwracam wam waszego pana. Całego i zdrowego. Wdzięczniśmy. Widzicie? Nie było się czego bać. Dzięki, żeś zadbał o pana hrabiego w Wiedźminie. Dobrze mu zrobiła ta wyprawa. Wyraźnie odżył. Zaczekaj chwilę, Geralt. Pójdę po sakiewkę i uregulujemy należności. Odżył? Spotkało go coś przykrego? Nie mówił ci? No. 10 lat temu jego córka Klarysa spadła z konia. Od tamtej pory nie może chodzić. Jest właściwie przykuta do łóżka. Oh, shit. Przed wypadkiem była ozdobą domu. Wesołym chochlikiem. Wszędzie było jej pełno. Hrabia często ją zabierał na wycieczki. Uwielbiała też zwierzęta. Teraz te jego wyprawy, a właściwie... obrazy, które z nich przywozi, to dla niej jedyne okno na świat. Już jestem. Jeszcze raz dzięki za asystę, Geralt. Cieszę się, że mogłem obserwować cię w akcji. Przekonałem się na własne oczy, że opowieści o tobie nie były ani trochę przesadzone. Dyscyplina, rzetelność, odpowiedzialność. Byłbyś idealnym partnerem biznesowym. Szkoda, że nie działasz w branży winiarskiej. Może kiedyś. Proszę, oto twoja nagroda. Dzięki. Right. Mam dla ciebie jeszcze jedną propozycję. Za jakiś czas organizuję wystawę moich prac dla kilkorga przyjaciół. Może zechcesz wpaść? Sure, why not? I'm wondering how the paintings will look like. Akurat będę w okolicy. Świetnie. W takim razie zapraszam do mnie. Zatrzymałem się u przyjaciela. Niedaleko wioski Frankolarts. Będę. Bywaj. Wait until noon tomorrow to go to the picnic.
I want to check out this picnic to finish this quest. But look at this. Simple side quest. A contract. And you get so much content from it. Naprzód. Anyway, it was kind of pity that the so sudden touching moment was destroyed by malfunctioning AI. Jesus Christ, this game is so beautiful. Let's just go through. Still, it's quite far away, so maybe we'll meet at the destination if something nice will happen. Like this. Jump! I will soak you. Shit. Can I go through this? No, I cannot go through this bridge. Tempo, tempo! Let's just go around it. So, see you there. So, we arrived at the destination. And before I will approach the area of the picnic, like just meditate to noon the next day. And let's go for it. So I have a few more signposts, so the fast travel will be much easier, and I think I should repair my armor before continuing with this. No, czego tam? You seem nice. Craft something for me. Wykonasz coś dla mnie? Dobrze zapłacę. Repair. And do you see this? Repair equipped. A thing which was missing since the beginning of the game. Yep. I don't want to repair anything else. And maybe Bywaj. Next video I will play the quince. Tylko u mnie! Przy zakupie pancerza pomoc w uzyskaniu kredytu u Cianfanelli! Okay, so there is a bank. So here we have the paintings. Zarówno samce, jak i samice wijów boklerskich są wyjątkowo drapieżne. Choć na ogół polują w grupie, autorowi tego niezwykłego dzieła udało się uchwycić pojedynczego osobnika, szykującego się do ataku. Warto również zwrócić uwagę na łowcę, który choć przecież musi sobie zdawać sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa, z kamienną twarzą wyczekuje na właściwy moment, by zaatakować. O, Geralt, jesteś. To wspaniale. Pozwól. Cieszę się, że przyszedłeś. Mam dla ciebie mały prezent. Nie możesz odmówić. Dziękuję. That's nice. Jeszcze w obozie rozmawiałem z twoimi strażnikami. Opowiedzieli mi o Clarysie. Przykro mi z powodu jej wypadku. Dzięki. Te słowa wiele dla mnie znaczą. Jak się miewa twoja córka? Pewnie nie może się doczekać, kiedy wrócisz. Raczej kiedy przywiozę jej prezenty. Dwa obrazy już wysłałem, żeby nie musiała czekać. W drodze powrotnej zamierzam zahaczyć o Dolblatana. Ponoć można tam spotkać Sylwany. Tak, znam nawet jednego. Nazywa się Thor.
Bywa złośliwy, ale za odpowiednią opłatą powinien się zgodzić na wszystko, co poprosisz. No, brzmi dobrze. Dzięki za wskazówkę. Pozdrów go serdecznie ode mnie. Widzę, że masz tu wielu przyjaciół. I wszyscy wydają się zachwyceni twoimi obrazami. No, jak się ma tyle pieniędzy co ja, to przyjaciele lgną do ciebie jak pszczoły do miodu, wychwalając pod niebiosa wszystko, co robisz. Nie twierdzę, że wszyscy ci ludzie to kłamliwi pochlebcy, ale... No, niestety pewnie większość. Nie rozumiem. To czemu w ogóle się z nimi zadajesz? Jestem przedsiębiorcą i muszę przedkładać interesy ponad osobiste odczucia i animozje. Poza tym... Poza tym? Czasem wystawiam jakiś całkiem nieudany obraz tylko po to, żeby posłuchać, jak ludzie wychodzą z siebie, żeby znaleźć odpowiednie słowa w superlatywach opisujące bohomazy. Oczywiście, im bardziej komuś zależy, by mi się przypodobać, tym bardziej chwali moje arcydzieła. Ubaw, popachę, mówię ci. Miło było cię spotkać. Okay, so we have another board here, probably with another contract or some quest, so let's check it out. And blah blah blah. I'm looking for those who like me experience a strange presence in blah blah blah. Imperial Academy scholar have been setting level blah blah blah. The answer is no. Okay. I'm a beekeeper, but last year a mysterious plague wiped out. Okay, so is this the same? Buying bees. Hortense Viner in Sclode during an attack from ugly creatures looking like giant centipedes, the owner of Hortense Vineyard. So it's a contract. Do I have a new quest? No, some just information. So, could you imagine so much content from a side quest? So even like escorting a guy, and I hate escort missions in the games, this was fun. So much content, so much dialogue, and so much... Ah, okay, so it's only getting better with each and every quest in this game, so let's hope that you enjoy it as much as I do, and we will meet in another video. Bye bye!